Dobre granie. To oczywiście była Sabina Sago w utworze Żyj. Obiecałem, że wokalistka, która jest dobrze znana słuchaczom Radia Opole, pojawi się w naszym studiu plenerowym. Także cześć Sabina. Cześć, witam wszystkich słuchaczy i ciebie Tomku. Ja tylko tak kronikarsko przypomnę, że Sabina prowadziła w audycję Dobre granie Ekstra w poniedziałki. 2018 rok. Tak jest, wszystko się zgadza. Też występowałaś podczas koncertu Dobre granie Ekstra w Filharmonii Opolskiej. Jeżeli czas pozwoli, to sobie nawet wrócimy do... I na 65-leciu Radia Opole również. No więc właśnie też chciałem się do tego odwołać, no bo Amfiteatr Opolski to nie jest dla ciebie pierwszyzna. Były urodziny Radia Opole, był występ z braćmi, utwór Nad przepaścią kilka już lat temu, także... Z Opole zespół, Opole Gospel Choir też, tak, z tym zespołem podczas... już nawet nie pamiętam, który to był rok, ale wówczas Opole Gospel Choir dostało nagrodę dziennikarzy. Mówię o festiwalach opolskich, o Amfiteatrze Tysiąclecia nieprzypadkowo, dlatego że wrócisz na taras Amfiteatru 2 sierpnia i zgodnie z miejscem zmierzysz się z przebojami opolskich festiwali. To jest o tyle ciekawe, że mniej więcej znam ten twój przeróbkowy repertuar i tam za dużo piosenek takich stricte festiwalowych nie ma, także myślę, że troszeczkę to poszukałaś. Słabo mnie śledziłeś. Nie aż tak, ale faktycznie 3/4 repertuaru to będzie dla mnie nowum, bo pojawią się takie przeboje jak Kocham Cię Życie, Gdzie Ci Mężczyźni, ale również z repertuaru Edyty Górniak, utwory zespołu Sisters, Anny Jantar, więc naprawdę każdy znajdzie dla siebie coś fajnego dla ucha. No i też warto wspomnieć o tym, że wystąpisz w takim mocno opolskim składzie. Pojawi się między innymi Marcin Juszczyszyn, z którym zdarzyło ci się grać w przeszłości, także można powiedzieć, że... W głównej mierze tworzę utwory. Więc właśnie, jeżeli chodzi o te wykonania, to widziałem, że w trakcie prób z jednej strony pojawiają się przeróbki, no ale też pojawiają się utwory autorskie, także można chyba się spodziewać, że ten twój niedzielny koncert to będzie taka hybryda, nie tylko opolskie przeboje. Większość utworów to będą opolskie przeboje festiwalowe, ale również zahaczę o swój repertuar, szczęśliwie. Ja pytam sporo też o współpracę z Marcinem, o twoje autorskie utwory, bo przyznawałaś, że był moment, kiedy jakąś swoją wszechstronność wokalną troszeczkę traktowałaś jako takie utrapienie, że był zbyt duży rozstrzał możliwości, ale przyznałaś, że po latach poszukiwań, nagrywania bardzo różnych utworów, już wyczułaś, co chcesz nagrywać. Będzie to połączenie starego z nowym, także chyba możemy spodziewać się, że tych melodii z Marcinem... Ale teraz mam Tomku całkowicie. A jeszcze? Ja jestem, okazuje się, bardzo zmienna i sama siebie wielokrotnie zaskakuję, bo w planach mamy właśnie z Marcinem, ja myślę, bardzo, bardzo pozytywny projekt, który myślę, że nie tylko nas zaskoczył, ale zaskoczy również wszystkich innych. Wiem, że na tyle dużo tych tropów się zebrało i też współpracowałeś z bardzo różnymi producentami, że myślałaś, żeby tworząc ewentualnie większe wydawnictwo, oczywiście nie chcę zmuszać do żadnych deklaracji, żeby to nie była jakaś kompilacja, ale coś nagrane od nowa i ewentualnie te utwory, które ci się podobają najbardziej z przyszłości, byś rejestrowała jeszcze raz, ale na pewno nie chcesz, żeby brzmieniowo to była jakaś mozaika, żeby to było coś zbyt rozstrzelonego. Plan jest taki, on się tak naprawdę urodził tydzień temu, ale myślę, że część utworów, które powstały, czy to w popowo-rockowych, soulowych, oldschoolowych wersjach, myślę, że uzyskają całkowicie drugie życie, bo myślę o stylistyce, jeszcze nie będę zdradzać, ale w tej stylistyce jeszcze nie śpiewałam. I Tomku, ja widzę twoje zaskoczenie, ale o to chodzi, o to chodzi. Nie, no bo poruszała się w bardzo różnych obszarach. W tej jeszcze nie i dlatego stwierdziłam, że warto spróbować i właśnie z Marcinem przy okazji próby przygotowawczej do niedzielnego koncertu na tarasie Amfiteatru o godzinie 17:00. Organizator oczywiście NCPP, wejściówki, może wszystko od razu powiem, wejściówki są dostępne przed koncertem. Miejsc jest 150, więc
warto chwilę być wcześniej, żeby w taką wejściówkę się zaopatrzyć. Tym bardziej, że ty chyba lubisz dawać swoim piosenkom drugie życie, troszeczkę spojrzeć na nie z innej perspektywy, bo pamiętam, że wstępna wersja na pół powstała w Custom 34, czyli pomorskim, prestiżowym studiu, ale stwierdziłaś, że chcesz spróbować ten utwór troszeczkę inaczej zaserwować. Dostaliśmy wersję podbarwioną dance'owo, którą stworzyłaś z Dominikiem Uniewskim i faktycznie jak się słucha wersji tej oryginalnej, którą zagrałaś choćby w Filharmonii Opolskiej, później tej uwspółcześnionej, to są zupełnie inne... Zupełnie inne, prawda? Piosenki, więc to chyba też jest dla ciebie frajda jako dla kompozytorki czy autorki tekstu, że możesz usłyszeć ten sam utwór, ale który ma drugie życie, który brzmi zupełnie inaczej. Tak, bo poniekąd mogę się dzięki temu muzyką bawić, a nie tylko odtwarzać i za każdym razem odkrywam w swoich utworach coś nowego i to jest bardzo fajna przygoda dzięki temu z własną autorską muzyką. No to skoro tyle mówimy o autorskiej muzyce Sabiny Sago, posłuchajmy utworu Na Pół. Słuchaliśmy utworu Kiedy? Oczywiście z repertuaru Sabiny Sago. Był to singiel, jeżeli dobrze pamiętam, z 2018 roku, zresztą był zagrany podczas koncertu Dobre Granie Ekstra w Filharmonii Opolskiej. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższe występy, to przypominam, Sabina zagra z zespołem w amfiteatrze, na tarasie konkretnie amfiteatru już 2 sierpnia. Czyli w tę niedzielę. W tę niedzielę. Rozmawialiśmy już troszeczkę o twoich poszukiwaniach stylistycznych. Zdradziłaś, że szykuje się bardzo duże zaskoczenie, ale chyba można swobodnie powiedzieć, że dzięki temu, że postawiłaś na taką politykę, powiedziałbym, trochę singlową, że nigdy się tak jakoś bardzo nie spieszyłaś, to miałaś swobodę, żeby troszeczkę czasami iść, podążać za jakimś impulsem, żeby pod wpływem jakiegoś tam natchnienia nagrać sobie jakiś utwór, żeby nie trzymać się kurczowo stylistyki, z którą cię słuchać może skojarzyć po jednym czy drugim występie. Też zależało mi, żeby sprawdzić poniekąd publiczność, jak publiczność reaguje i w przypadku na przykład utworu Kiedy byłam zawsze miło zaskoczona, bo pomimo, że on nie był nam tak bardzo dla słuchaczy publiczności mocno znany, czy w radiach większych rozegrany, to osoby zawsze reagowały pozytywnie i wiedziałam, że ten kierunek też muzyki, dzięki której ludzie wiedzą, jak przede wszystkim się poruszać, tak? To stwierdziłam, że to jest ten kierunek. Ja też od bardzo, bardzo wielu lat, bo już parunastu lat, występuję na różnego typu eventach i firmowych imprezach i też obserwuję, przy czym ludzie najlepiej się bawią, przy jakiej stylistyce, więc utwór Kiedy, no to jest jeden z tych, które mogę śmiało na evencie zaśpiewać i wiem, że nikt z parkietu nie zejdzie. No bo on z jednej strony ma taką troszeczkę retro, soulującą wibrację, ale z drugiej strony wiem, że zostaje zmotywowana w studiu, żeby zaśpiewać trochę inaczej, żeby nie pokazywać całej skali, tylko pokazać taką bardziej liryczną stronę swoją. Możesz wyciągnąć ze mnie teraz. Mogę ci się bardziej zwierzyć, a tym samym również słuchaczom. Ja bardzo często słyszałam, że moja barwa głosu jest zbyt oryginalna, że jest zbyt absorbująca, a jednak... No niestety, ale to słyszałam z większych rozgłośni radiowych, że nie chodzi o to, żeby słuchacz zbyt mocno, intensywnie, głęboko wsłuchiwał się czy to w treść utworu, czy to właśnie w głos, wokalu. I no niestety musiałam się bardzo często stopować. Niektórym podobała się moja głęboka, czy też lekko brudna, ciemna barwa głosu, a musiałam niestety w sobie to w jakimś stopniu zwalczać. I to nie jest fajne dla artysty, bo tak naprawdę no cóż, to jest taka moja bolączka, dlatego tak wzdycham. Ale to też to, że potrafisz zaśpiewać często z tym brudem, z pazurem, a z drugiej strony
też czasami gdzieś wpasować się w kontekst większego składu, też ci chyba pomaga, bo pamiętam, że kiedy wykonywałeś Nad Przepaścią, to większość utworu musiałeś spędzić gdzieś z tyłu, jeżeli chodzi o wokal, troszeczkę akompaniować się Piotrowi Cugowskiemu, ale pod koniec widziałem, że mogłaś się wyszaleć, pokazać te Tinę Turner w sobie. Nie wiem, czy mogłam, ale mnie poniosło. No, to było wielkie zaskoczenie, występ z braćmi podczas premier, bodajże był to rok 2017, 2016, a może nawet 2015, tak szybko ten czas leci. Ale dostałam telefon od managementu braci na 2 dni wcześniej i musiałam bardzo szybko przygotować się w zastępstwie za Edytę Bartosiewicz i to było spore wyzwanie, bo zastąpić na scenie taką artystkę i może jeszcze przy okazji niedzielnego koncertu również powróci. Pojawi się utwór z repertuaru Edyty Bartosiewicz. Nie mogłam sobie tego darować, na Edycie Bartosiewicz się wychowałam. No bo pamiętam, że w twoich audycjach Dobre Granie Ekstra takie bardziej gitarowo-songwriterskie inspiracje też się pojawiały. Tak, ja Cranberries zespół, to jest, no to są moje najwspanialsze wspomnienia. Wspominałaś nawet chyba koncert ich i jak go przeżywałaś? Cranberries? Nie byłam na koncercie Cranberries. Kankanazis akustycznym. Zresztą w sali kongresowej. Tak. I to był wspaniały koncert. Miałam też szczęście, że siedziałam w pierwszym rzędzie i miałam na wyciągnięcie cały skład i te zagranie akustyczne. Też po tym koncercie niektóre utwory zaczęłam też grać akustycznie i dzięki temu dostawały nowe życie, nową interpretację z mojej strony i wokalną, i tekstową, więc takie granie akustyczne to jest dla mnie wielka przyjemność i też w niedzielę będą utwory zagrane nieco bardziej akustycznie, aniżeli tak, no, z całym zespołem, tak. Nawet jest płyta z twoimi wykonaniami akustycznymi, teraz do niej nie będziemy wracać, pojawi się inna piosenka, jaka niespodzianka. To był utwór Teraz Wiem, oczywiście Sabiny Sagos, z którą cały czas rozmawiamy w Dobrym Graniu. I a propos utworu Teraz Wiem, to pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o nim i przyznałaś, że czasami te piosenki tak przychodzą dosyć szybko do ciebie, że to jest jakiś tam moment weny twórczej. Historia w przypadku utworu Teraz Wiem z życia wzięta. I pamiętam, że tekst do tego utworu napisałam nie mogąc zasnąć. Bodajże o godzinie 4 rano rozpoczęłam pisanie tego tekstu. Na melodię już wcześniej stworzoną, nagraną na dyktafonie i później tylko no już aranżacyjnie opracowaliśmy całą resztę. No bo te wersy o wietrze, które pojawiają się Teraz Wiem, z tego co sugerowałeś, są prawdziwe, że był moment taki bardzo spontaniczny, kiedy napisałeś sam tekst, ale jeżeli chodzi o zalążki kompozycji, to też jest ważne, że choćby z Listen, jeżeli dobrze pamiętam, było tak, że ten motyw basowy ci gdzieś tam w samochodzie przyszedł do głowy, także z tego co sugerujesz też, jeżeli chodzi o twój dyktafon, twój telefon, to regularnie zbierasz pomysły. Szukając, słuchaj, telefonu, no, jeśli jest konieczność jego wymiany, to koncentruję się w głównej mierze na tym, żeby dyktafon dobrze rejestrował dźwięk. No ale czy rzeczywiście jest tak, że czasami jesteś zdziwiona, że taki pomysł gdzieś w telefonie jest ukryty, że tak naprawdę nie pamiętałaś, że w danym momencie... Tak, bardzo często, bo okazuje się, że na przestrzeni lat tych melodii mam całą masę i już w ogóle nagranych utworów jest autorskich ponad 40 zarejestrowanych, a cała masa jeszcze jest nagranych na dyktafonie, ale... No, jeszcze kariery nie kończę, więc jeszcze myślę sporo się wydarzy. Dobrego. Ale czy nie masz problemu, kiedy są utwory, które pamiętają jeszcze zespół Savin, czyli już trochę mają, że gdzieś te pomysły mogły ci się już przejść, że po prostu nie jesteś w stanie rozróżnić, czy to jest już jakiś pomysł, który warto finalizować, czy niekoniecznie? Nie masz takiego problemu?
Chyba nie, bo czasami z perspektywy czasu dostrzegam w tych utworach, które nawet napisałam mając 11 lat, to te melodie dalej są bardzo bliskie mojemu sercu i nawet zastanawiam się, bo jako, że byłam współtwórczynią również utworów zespołu Savin i... Czy nie wrócić do nich? Czy nie wrócić do nich? Tym bardziej, że no jeden z tych utworów na przykład szczęśliwie w 2003 roku zdobył 3. nagrodę na debiutach. Nie wiem, czy ktoś później jeszcze był. Z opolskich grup niekoniecznie. Z opolskich grup, więc mało no Jarecki, kto o tym... Nie? Jarecki, o właśnie. Więc no tylko zespół Savin i Jarecki póki co od początku trwania festiwalu cokolwiek się wydarzyło, tak? Jeśli chodzi o nagrody. Tym bardziej, że wyście wtedy byli bardzo mocno zdeterminowani z tego, co pamiętam. Było mało czasu, żeby to wszystko ogarnąć, bardzo mało ale czasu jeszcze, się udało. Tak, ale to jeszcze były te czasy, kiedy przesłuchania odbywały się w głównym budynku telewizji. To wtedy jeszcze nie było chyba nawet pomysłu, że mają być przesłuchania opolskie, tak? Więc faktycznie no, to było dla nas wielkie wyzwanie, wielki stres i zebrałam, jak dobrze pamiętam, 13 osób, bo jeszcze plus instrumenty dęte. Było nas naprawdę sporo na scenie, chórki, dwie gitary, więc było to dla nas wielkie przedsięwzięcie i pamiętam, że właśnie czy pan Kukla, czy pan Sierocki, wielu bardzo, bardzo dużą karierę nam wróżyło. Nie chcę wchodzić w szczegóły na antenie, dlaczego zespół się rozpadł, ale szkoda. Utwory są i tak naprawdę mogę szczęśliwie z nich korzystać. Pytam cię sporo o różne tropy, o różne podejścia, dlatego że znalazłem ostatnio taki, można powiedzieć, twój biały kruk, czyli utwór Body Language. Ach, Body Language, nagrany tak. Z Terence'em, gdzie... pojawiają się już takie nawet troszeczkę 80-sowe tropy, są barwy syntezatorowe, które mogą się kojarzyć z minionymi dekadami, ale zauważyłem, że niezależnie od tego, ile tych tropów jest, to jednak stawiasz na dobre, chwytliwe melodie, szczególnie w refrenach. Czy to jest rzeczywiście jeden z priorytetów dla ciebie jako songwriterki, żeby po prostu to się fajnie nuciło, żeby miało wręcz radiowy potencjał? Tak, ponieważ tworzymy dla ludzi. Jeżeli utwór przekombinowany, jego melodia, to no nie chcę po prostu, żeby ucho słuchacza się męczyło. Ja nie mówię o przesadnie uproszczonych melodiach, ale nie lubię przekombinowywać z ilością ozdobników. Tak naprawdę zaśpiewanie ozdobnika to nie jest trudna sprawa. Przejście po tych dźwiękach kilku w szybkim czasie, więc raczej odczytuję to jako swego rodzaju popisywanie się, ale z biegiem lat doszłam do takich wniosków, no przynajmniej względem siebie, że sztuką jest stworzyć utwór, który wpada w ucho i po dwóch, trzech odsłuchaniach ktoś już może w nim partycypować, może go zanucić, więc to chyba w tym wszystkim o to chodzi. No mamy albo na przykład jakieś chwytliwe słowo, czy domagały utwory weź nie pytaj, tak? No to nie było osoby, która nie kojarzyłaby tego i do dzisiaj nie kojarzy tego utworu i każdy z wielką przyjemnością słucha. Moim zdaniem to jest po prostu kompozycja, w której no nic nie jest do zmiany. Tam się wszystko po prostu zgadza, tak? Czyli jeżeli chodzi o takie twoje zaplecze też wręcz akademickie, o twoje wykształcenie muzyczne, doświadczenie musicalowe, to przy tworzeniu piosenek jakby nie było popowych, czasami trzeba o tym zapomnieć, gdzieś przytemperować ego i robić wszystko, tak, żeby piosenka była jak najlepsza. Tak, więc jesteśmy dla ludzi, jeżeli ludzie widzę, że uczestniczą w koncercie i też, nie wiem, nucą razem ze mną, no to tym samym oni mi dają jeszcze większą energię, żeby jeszcze być na tej scenie bardziej, nie wiem, wydajną,
czy to właściwe słowo, ale... To też warto podkreślić, że kiedy grasz koncerty, niezależnie czy to są twoje zupełnie autorskie, czy jakieś podczas większych imprez, czy koncerty online, to jednak publiczność bardzo często pamięta o twoich autorskich utworach i zauważyłem nawet podczas ostatniego twojego koncertu dla Laury Biel charytatywnego, że ludzie też się domagali autorskich utworów, nie tylko przeróbek. Ja dzisiaj akurat spojrzałam na posta na moim Facebooku Sabina Sago, akurat na posta w związku z tym koncertem, bo szczęśliwie chyba uda się zebrać pieniądze do końca lipca, tam jeszcze zostało bodajże 30 tysięcy, więc może ktoś ze słuchaczy jeszcze nie wie, ale jest ta akcja, jeszcze nadal trwa zbierania na operację dla małej Laury Biel, która ma odbyć się w Bostonie, na operację jej serca, więc można wejść na się pomaga Laura Biel i tam można wszystkie informacje, każda złotówka na wagę złota, tak? Więc... No z 20 tysięcy odtworzeń tego koncertu, więc naprawdę te spotkania podczas tej przymusowej kwarantanny z fanami, znajomymi, którzy czasami na te koncerty nie mogli dojechać ze względów po prostu dalekiego miejsca zamieszkania, no to też było fajne, że te online historie, kontakt z nimi po prostu się sprawdził. Najważniejsze, że już można grać koncerty dla publiczności w plenerze, dlatego zachęcamy, żeby 2 sierpnia o godzinie 17, nawet trochę wcześniej, wybrać się do amfiteatru, konkretniej na taras amfiteatru, gdzie wystąpi Sabina Sago. I jeśli mogę, nawet jeśli pogoda nie dopisze, to będzie tak, przeniesiony koncert na scenę i nikt nie zmoknie, nikogo nie zwieje z tarasu, więc koncert odbędzie się na 200%. Na koncert zaprasza Sabina Sago. Kończymy zachodem. Wielkie dzięki. Dziękuję pięknie. Dobre granie.